Dzień dobry, u nas od rana pachnie już bolognese, proszę, proszę, och, gorące, pachnące będzie dziś na obiad, a my pomału się zbieramy i jedziemy na długi spacer. Że mamy dzisiaj przepiękną pogodę i podobno ma nam towarzyszyć taka temperatura i słońce przez cały tydzień, a my już wróciliśmy do domku i właśnie Max szykuje obiadek. Ja mam tutaj czerwone wino, żeby było ja na też zdrowie, mam obowiązkowo. Czerwone wino. Na zdrowie, tak, kochanie. Na zdrowie. Jak widzieliście, pojechaliśmy na Stare Miasto, pierwszy w tym roku spacer wiosenny na Starym Mieście, a zapowiada się, że będzie ich dosyć dużo. Wy zresztą wiecie, jeśli śledzicie moje vlogi, że my uwielbiamy spacerować, a przy okazji, wracając do domu, podjechaliśmy jeszcze na Hale Mirowskie, bo tam, jak wiecie, kupujemy świeże kwiaty. No i nie mogłam się powstrzymać. Zapas lilii w domu zrobiony. Tym razem postawiłam na różowe, a nie białe jak zazwyczaj, bo te białe już nie były takie do końca świeże, a różowe za to przepiękne i już Wam je pokazuję. Nie pozostaje nic innego jak tylko czekać, aż się rozwiną. One nie są takie typowo ciemne różowe, tylko tak jak widzicie, biało-różowe. No, myślę, że będą przepięknie prezentowały się, jak tylko zaczną się rozwijać. No i zbliża się sezon na lilie. Ich intensywny, piękny zapach, który ja uwielbiam. Tylko czekać. Co my tu dzisiaj mamy? Co szef kuchni poleca? Ragù alla bolognese. Pyszności. Proszę bardzo. Smacznego. Dziękuję. A dzisiejszy wieczór to hasło Happy Aging. Tak, tak, dobrze usłyszeliście, bo właśnie za moment odbędzie się konferencja prasowa i prezentacja najnowszych kosmetyków, dermokosmetyków marki Aven, linii przeznaczonej do cer dojrzałych. Przyznam się Wam szczerze, że jestem bardzo ciekawa, co w tej linii się znajdzie, jakie preparaty, jakie substancje aktywne i czym tak naprawdę ta linia będzie się wyróżniała od wcześniejszych preparatów dostępnych już na rynku. Także zabieram Was ze sobą, zaraz będziemy poznawać te oto nowości, ale przy okazji powiem Wam, że ja markę Aven stosuję, preparaty marki Aven stosuję już od wielu lat i jest to chyba jedyna marka dermokosmetyków, która tak fantastycznie sprawdza się na mojej cerze wrażliwej, nie tylko ze względu na moją skórę na twarzy, ale również na ciele. I ja, jeśli śledzicie mnie w mediach społecznościowych, to też doskonale wiecie, że bardzo często polecam Wam kosmetyki marki Aven, zwłaszcza serię do cery tłustej, mieszanej, jak również trądzikowej, która moim zdaniem jest rewelacyjna, ale też na przykład filtry. Filtry, które są niezastąpione przez cały rok. No i teraz będzie ta nowa seria, którą będziemy dzisiaj poznawać. Także jedziemy i zobaczymy, co tam ciekawego będzie się działo. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. Jest to grupa, która dotyczy tak zwanej kategorii pielęgnacji przeciwzmarszczkowej. Jeżeli chodzi o kwestię anti-aging, można powiedzieć, że marka Aterma Aven towarzyszy kobiecie na każdym etapie starzenia się skóry. Mamy gamę dedykowaną dla młodych kobiet, Ideal, która
walczy z takimi objawami, przepraszam, tylko zapytam się techniczne, czy widać ekran? Widać. Która walczy z takimi objawami starzymi, jak pierwsze zmarszczki czy uczucia blasku. Mamy grupę fizjologii, która dedykowana jest kobietom starszym, które chcą wyeliminować takie elementy jak utrata jędrności czy wyraźne zmarszczki. I mamy grupę dedykowaną skórze dojrzałej, do której dotychczas oferowaliśmy grupę Serenage. Mówię, oferowaliśmy dotychczas grupę Serenage, ponieważ właśnie ta gama zostanie zastąpiona nową linią, która, jak Państwo widzą, będzie nazywała się Dermapsoli. Dedykowana będzie skórze dojrzałej. But now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. That you showed up was written in my palm. You are a statement, explode like a bomb. No dobrze, kochani, zobaczcie. Tak prezentuje się oto cała seria, najnowsza seria Derm Absolu i w jej skład wchodzą. Mamy tutaj serum. Jest krem pod oczy. Są również kremy na dzień i na noc, ale zobaczcie, w jakich fajnych opakowaniach. Każdy z nich o pojemności 40 ml. O, ten akurat jest na noc. Tu mamy krem na dzień. I jest jeszcze dodatkowo filtr. Preparat z filtrem 30. A w dodatku widzę, że jest tutaj napisane, że jest to krem tonujący i dodatkowo ma taką fajną pompeczkę. Też pojemność 40 ml. Ciekawe, jak będzie wyglądał kolor tego kremu, ale powiem Wam, że cała seria zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. Pipoś, Pipoś, gdzie jesteś? Pipoś, Massimo, nie ma. Nie ma, Pipo, Pipo. Słuchajcie, kot uciekł. No. Gdzie jest ten kot? No, jesteś pewny? Ma wedis jest ta kasa. No, Pipoś, ale numer. Kot nam uciekł. No jest tam? Nie ma, Pipo? No nie wytrzymam, słuchajcie, na 10. piętro leciał. No, do domu. Do domu teraz, idziemy. No chodź. Chodź. No, idziemy. Idziemy. Idziemy do domku. Nie. No. Do domu. Do domu, gamoniu jeden. Do domu. Proszę, obydwa. Proszę. Po powrocie do domu stwierdziłam, że muszę koniecznie coś zjeść, bo jestem potwornie głodna i zrobiłam jedną z moich ulubionych sałatek. Chociaż nie ukrywam, że połączenie tych wszystkich składników może Was nieco zaskoczyć, ale jest niesamowite dla podniebienia. Potrzebujecie tylko świeżą rukolę, truskawki, boczek, parmezan i ocet balsamiczny. I ja to zazwyczaj robię tak, że na talerzu układam świeżą rukolę, podsmażam odrobinę boczek, następnie obieram truskawki, myję je i kroję w kawałki. Układam te truskawki na rukoli. Do tego ścieram dosyć dużą ilość świeżego parmezanu. Kiedy już boczek się podsmaży, to wtedy dodatkowo wykładam ten boczek na całe te wszystkie składniki i na zakończenie taka wisienka na torcie, czyli ocet balsamiczny, którym polewam całość. Do tego chrupiące ciemne pieczywo, najlepiej ze słonecznikiem i uwierzcie mi, palce lizać. Koniecznie wypróbujcie ten przepis. Bardzo dobrze sprawdzają się jeszcze borówki amerykańskie.
które możecie dodatkowo dodać do tej sałatki. Ja akurat w domu ich nie miałam, więc wykorzystałam to, co było, ale to jest taka sałatka, którą uwielbiam zwłaszcza latem. Ona idealnie się sprawdza, kiedy truskawki są dobrze zmrożone, no i kiedy mam oczywiście truskawki sezonowe. Ale połączenie tych wszystkich składników plus ocet balsamiczny to jest niebo w gębie. Jak widzicie, ja już jestem praktycznie gotowa do snu, zaraz wołam Maxa do sypialni i czas poprzytulać poduszkę, czas najwyższy. Także kochani, bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy vlog. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas, odrobinę inaczej, ale ja cieszę się już niesamowicie na przyjście wiosny. Mam nadzieję, że będzie coraz więcej takich cieplejszych i słonecznych dni i życzę Wam udanej reszty tygodnia. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło. Pa!